Witam wszystkich. Krótki filmik, dlaczego warto czytać Pismo Święte w językach oryginalnych. Taki jeden przykład. Na przykład z Jana 15, drugi werset. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Cytat z Biblii Tysiąclecia. No i zajmijmy się słowem odcina. W każdym polskim przykładzie, który znalazłem, oglądałem 10 różnych przykładów, katolickich i protestanckich. Jest słowo odcina, ewentualnie zabiera. No ale czy was to niepokoi? Mnie to niepokoi. Jak to Pan Bóg odcina? Ktoś trwa w Jezusie? To jest właśnie o to chodzi. Ktoś trwa we mnie. A Jezus mówi, że nikt nie jest w stanie oderwać. Ja nie pozwolę sobie zabrać, nie pozwolę sobie wyrwać nikogo. Tak? Ktoś trwa w Chrystusie, a Bóg go odcina. Przecież to jest niezgodne z Ewangelią, jest niezgodne z przypowieścią o zagubionej owcy, o drachmie. Bóg nikogo nie odcina będącego w Chrystusie. Jeśli trwa w Chrystusie, to Bóg cię nie odcina. Czyli co robi? Właśnie. Czyli każdą gałąź, every branch in me, każdą gałąź we mnie. Czyli ktoś jest w Jezusie. I właśnie to jest słowo airo, zaznaczone czerwonym kwadratem, czyli słowo greckie airo, które w pierwszym znaczeniu znaczy podnosić. Podnosić. W drugim znaczeniu zabierać. Podnosić, zabierać, wywyższać. No to są główne znaczenia tego słowa. Ale nie ma tam znaczenia odcinać. Komuś się skojarzyło? Nie wiem, czy to Hieronim mówi i to jest takie pokłosie. Tłumaczenie na język, na łacinę. No gdzie jeszcze możemy spotkać się z tym zdaniem, żebyście wiedzieli, że was tutaj nie kołuje? Podnieście teraz, czyli słowo airo. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowcem to uczynicie, ale nawet powiecie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze. Tak się stanie, czyli podnieś się do góry. Czyli ojciec taki kogoś, którego nie trwa w Chrystusie, który trwa, takiego kogoś, który trwa w Chrystusie, Jezus, Bóg podnosi. Co to znaczy, że podnosi? Gdzie jeszcze słowa airo? Usunięto więc kamień w momencie, gdy chciał Jezus wskrzesić, zamierza wskrzesić Łazarza. Jezus wzniósł airo oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że nie wysłuchałeś. Czyli nie odciął sobie oczu. Wzniósł oczy do góry. Kolejny. A ci z dzieł apostolskich, a ci wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego, co na nich istnieje. Czyli wznieśli airo. Wszystkie cytaty daje Biblii Tysiąclecia, abyście nie myśleli, że jako żongluję tymi z różnych, czy różnych tłumaczeń. Wznieśli jednomyślnie głos. Nie zabrali, nie odcięli, ale wznieśli. Kiedy Dzieje apostolskie, kiedy wiatr powiał z południa, podnieśli kotwice, a airo kotwice, przekonani, że zdołają wykonać zamiar i popłynęli wzdłuż brzegów Krety. Tak, podnieśli airo. Dzieje Apokalipsa. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę. Airo podniósł ku ziemi, ku niebu. No i właśnie, dlaczego podniósł? Jeśli ktoś uprawia, bo zna kogoś, kto uprawia, to widzi, co się dzieje z gałązkami. To tak wygląda krzew zimą. Wygląda jak krzyż. To zdjęcie wygląda jak po prostu jakaś masakryczna plejad. Ulica krzyży, jak po powstaniu izraelskim, jak Żydzi zostali ukrzyżowani przez Rzymian wzdłuż ulic, na przestrogi. Setki Rzymian, setki Żydów ukrzyżowanych po powstaniu w roku 70. No właśnie, tak wygląda krzew winny. To jest to, kim jest Jezus. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. My
jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Czyli każdy gałązkę podnosi, widzicie, to są druty, które pod Jezus podnosi, by się przywiązuje, bo winogrona są, mają łapy, takie łapki, takie wąsy. Przyczepiają się, muszą się zarastać do góry. Inaczej nie owocują. No właśnie. Czyli przywiązuje się do drutów i tak jej się hoduje. Tak dają owoce, tak się lepiej hoduje. O, inny sposób. Usadzenia winorośli. Podpórki w kształcie krzyży. Naszą podporą jest krzyż. My wyrastamy z krzyża. I tak wygląda taka winorośl. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami, czyli te zielone gałązki to my i owoce. Tak się robiło, żeby łatwiej było zbierać. Żeby owoce były łatwiej dostępne. A plon obfitszy, czyli każdą gałąź, którą nie przynosi owocu, Bóg podnosi, czyli przywiązuje do góry. Przywiązuje do podparcia, przywiązuje do krzyża. Podpina pod krzyż. Żeby owoc był obfitszy. O tym mówi w swoich dialogach o opatrzności Bożej Katarzyna ze Sieny. Tam jest dokładnie opisany proces wspinania się po krzyżu. Jak się łapiemy tymi naszymi wąsami, tym owijamy się wokół krzyża i wchodzimy od stóp Jezusa aż do ust Jezusa. Polecam książkę. Polecam mój kanał. Zapraszam do subskrybowania. Warto czytać oryginale, jest wiele takich, może zrobię, dlaczego warto czytać może drugą część, trzecią część. Jest wiele słów, które w polskim języku mają takie same znaczenie, a w greckim mają różne znaczenia i trzeba je rozróżnić. Bądźcie błogosławieni.